Witajcie. W ostatnim filmie powiedziałem Wam, że planuję nagrać pewnego rodzaju cykl związany z przygotowaniem fizycznym. W komentarzach pod tym filmem poprosiłem Was, żebyście zostawili... Informacje na temat tematów czy zagadnień, które chcielibyście, żebym poruszył. Oczywiście w komentarzach tego nie zrobiliście, ale przenieśliście wszystko do wiadomości prywatnych, a tam dla co weselszych kolegów, no to pole do popisu niesamowite, bo zaczęli komentować to, kiedy pójdę do fryzjera, czy kiedy się ogolę, lub to, że moja niebieska koszula wygląda fantastycznie przed kamerą. Niezwykle się cieszę, moi drodzy koledzy, że tak dbacie o mnie, żebym dobrze wyglądał przed kamerą. Natomiast Chodziło mi o bardziej merytoryczne podejście do y, tematu. Na szczęście na niektórych się nie zawiodłem i y, porozmawiałem z nimi na temat tego, co chcieliby usłyszeć w takim cyklu, i okazało się, że tematem przewodnim, wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, tych naszych dyskusji kuluarowych, jest okres przygotowawczy. Mamy 15 grudnia. Więc tak naprawdę jesteśmy przed okresem przygotowawczym. Dla niektórych dyscyplin indywidualnych ten okres przygotowawczy już się rozpoczął. Niektórzy zawodnicy ze sportów drużynowych również już myślą o tym, żeby się zacząć przygotowywać do kolejnej rundy. Dlatego uważam, że to jest naprawdę doskonały pomysł, żeby poruszyć ten temat i wpadłem na jeszcze jedną rzecz, którą możemy tutaj stworzyć przed kamerą. To znaczy, ja zaproszę znajomych trenerów z dyscyplin indywidualnych czy z dyscyplin drużynowych do tego, żeby się podzielili z nami metodami, środkami czy formami treningowymi, jakie stosują w okresie przygotowawczym. Uważam, że zarówno dla was, jak i dla mnie, będzie to bardzo Dobre doświadczenie. Dużo się z tego dowiemy, jak inni pracują. Być może, że będziemy w stanie wyciągnąć coś dla siebie i udoskonalić swój warsztat pracy. Dlatego ja tym pomysłem jestem zbudowany. Bardzo dziękuję Wam za inspirację. No i myślę, że zaczniemy za niedługo tworzyć takie odcinki. Już z jednym trenerem można powiedzieć, że sprawa jest załatwiona, natomiast lista trenerów jest długa. Znajomi trenerzy, proszę mieć naładowany telefon komórkowy, bo będę dzwonił. Mam nadzieję, że duża liczba osób się zgodzi na to, żeby wystąpić przed kamerą i nagrać takie merytoryczne odcinki ze mną a wy będziecie dzięki temu mogli na tym skorzystać. Chciałbym Wam nieco więcej powiedzieć na temat zdolności kondycyjnych, jakie możemy kształtować u człowieka. Podstawowymi zdolnościami kondycyjnymi są siła, szybkość i wytrzymałość. Istnieją również koordynacyjne zdolności motoryczne, są to jednak właściwości psychomotoryczne, o których myślę, że nakręcę osobny odcinek, ponieważ jest to bardzo obszerny temat. Trenerzy, których będę miał przyjemność zaprosić i gościć tutaj u siebie, będą posługiwać się zapewne językiem bardzo profesjonalnym. Dlatego istotnym jest to, abyśmy powiedzieli sobie na temat poszczególnych zdolności kondycyjnych i opisali je. Jeżeli będziemy mówić o sile, będziemy rozumieć tą zdolność jako umiejętność, czy zdolność właśnie do pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałania mu. To są wszystkie te sytuacje, kiedy dźwigamy jakiś ciężar, czy to jest sztanga, ketel, czy nawet ciężar własnego ciała, lub przeciwdziałamy pewnej sile, jaka działa na nas. Na przykład w akcjach, gdzie walczymy bark w bark z przeciwnikiem o posiadanie piłki. Jeśli będziemy mówić o szybkości, w dużej mierze myślę, że będziemy się posługiwać tutaj terminem szybkości lokomocyjnej. Co to znaczy? To znaczy, że zawodnik ma za zadanie w najkrótszym czasie przebiec dany odcinek drogi. I przez to będziemy rozumieć szybkość czy szybkość lokomocyjną, czyli szybkość przemieszczania się. Jeśli chodzi o wytrzymałość. Możemy ją rozumieć jako takie trzy aspekty: zdolność do podjęcia wysiłku fizycznego, zdolność do tolerowania zmian, jakie zachodzą podczas wysiłku fizycznego, czyli na przykład zmian tętna, czy zmian poziomu zakwaszenia mięśni, oraz trzecim aspektem jest to, jak szybko po skończonym wysiłku te zmiany właśnie tętna czy zakwaszenia wracają do wartości spoczynkowych. I to można powiedzieć, że to jest takie najprostsze zdefiniowanie wytrzymałości, jeśli chodzi o zdolność kondycyjną. Istnieją oczywiście również właściwości psychomotoryczne, o których już wcześniej wspomniałem czyli koordynacyjne zdolności motoryczne, i przez nie rozumiemy regulowanie i sterowanie czynnościami ruchowymi człowieka. Do koordynacyjnych zdolności motorycznych, między innymi, należy Równowaga, szybkość reakcji czy orientacja przestrzenna. Od poziomu wytrenowania tych wszystkich zdolności, łącznie ze skoordynacyjnymi zdolnościami motorycznymi, zależy tak naprawdę do jakiej dyscypliny jaki zawodnik się nadaje. Oczywiście możemy kształtować każdą z tych zdolności kondycyjnych, natomiast Każda dyscyplina wymaga pewnego rodzaju innych proporcji, jeśli chodzi o przygotowanie pod kątem danej zdolności kondycyjnej. I tutaj zarówno zawodnicy, jak i trenerzy powinni być świadomi tego, że każda z dyscyplin ma pewne uwarunkowania, pewne wymagania, jakie należy spełniać i jakie należy zawodnikowi podać, aby był w stanie rywalizować na Określonym poziomie w danej dyscyplinie sportu. Jeśli chodzi o zdolności kondycyjne, to tyle w skrócie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo chętnie na nie odpowiem w komentarzach. Piszcie śmiało, nie wstydźcie się, nie przenośmy wszystkiego do wiadomości prywatnych. Także wszystkiego Wam dobrego życzę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!